Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Margaret Thatcher, postać wyjątkowa. Mnie niezwykle interesuje zawsze ta niezwykła różnica opinii pomiędzy Wielką Brytanią a Polską, jeśli chodzi o ten znak właśnie, który się pojawia. Dlatego, że u nas jest ona tym liderem wsparcia dla polskiej Solidarności, czyli ruchu, co by nie powiedzieć, związkowego, gdy tymczasem Wielkiej Brytanii jest to niezależnie, co myślałem. Ronald Reagan był związkowcem, znaczy więc w tym sensie był człowiekiem dużo bardziej temperamentu. Ale to znaczy, że ona właśnie spotykając się z Wałęsą, jednak tutaj udzielając poparcia Solidarności, jednak potrafiła się wznieść ponad swoją fobię. Wojciech był blisko, to było Jezus w 80. Jezus Bażant, uksiedza Jankowskiego. Jak powiedział Margaret Thatcher, była przekonana, że Bażant jest specjalnością polską, bo zjadła go z generałem Jaruzelskim, a potem z Lechem Wałęsą. Ale czytałam niedawno, że Jaruzelski mówił o niej tam na biurze politycznym, ta wstrętna baba, także to jednak należała niewątpliwie do tej wielkiej trójki, którą się zachwycaliśmy i którą kochaliśmy wszyscy, a mianowicie tych, którzy obalili komunizm na świecie, pomogli obalić, a mianowicie Jan Paweł II, Ronald Reagan i właśnie ona, przechytrzyła Moskwę. Jej przyjazd w 1988 roku właśnie, jak opowiadam już o tym obiedzie z Bażantem, to była niesłychanie ważna sprawa dla Solidarności, nie do przecenienia. Po prostu fantastyczna kobieta. Po śmierci Reagana powiedział to, trochę inaczej sformułował tą grupę, że tak powiem, obalającą komunizm, powiedział ja, Reagan, ja papież Reagan Thatcher, i trochę Gorbaczow. Znaczy ja, jeśli chodzi o Lecha Wałęsę, to wiem, że u niego jest tak, że ci zasłużeni zawsze się zmieniają poza jednym. Ja myślę, że ona nie bez powodu zyskała przydomek żelaznej damy, Iron Lady, bo rzeczywiście w stosunku do związków zawodowych w Wielkiej Brytanii potrafiła prowadzić bardzo twardą politykę. Ale to Rosjanie jej dali ten przydomek i to chodziło o sprawy międzynarodowe, tak, ale przykładem a nie też są te strajki górnicze trwające. No wczoraj jeden związkowiec, szef strajki górniczej, 70-letni, powiedział, że to jest najszczęśliwszy dzień w jego życiu, śmierć, znaczy wręcz w ten sposób. Ale jeszcze przypomnijmy. Ale z punktu widzenia polskiej polityki międzynarodowej niewątpliwie jest to osoba. Przepraszam, ja tylko muszę dodać jednak do tych związkowców, a mianowicie okazało się przecież, że ten szef górników, który tak się z nią tam ścinał, to był agentem sowieckim. Kargil, tak. Z tym, że co jeszcze chciałem powiedzieć, mianowicie to była niewątpliwie jedna z ostatnich postaci we współczesnej polityce, która była rzeczywiście prawdziwym mężem stanu. Ja wśród współczesnych polityków już czegoś takiego nie widzę, zresztą jej następca Tony Blair też już zupełnie inaczej do tego podchodził i w mojej opinii był pierwszym politykiem, który poszedł w kierunku takiej postpolityki, gdzie ogromną rolę odgrywają media, sposób kontaktu ze społeczeństwem, sondaże społeczne, czyli to, co dzisiaj się stało normą, powszechnością. A Thatcher umiała iść pod prąd. Dlatego, że uważała, że coś jest to słuszne i miała pewną wizję. I to odróżnia męża stanu od zwykłego polityka. Być może to ostatni rzeczywiście mąż stanu, mimo że dama. Choć muszę powiedzieć, że bardzo ciekawym wątkiem jest także to, że opór wobec Margaret Thatcher zaowocował z kolei w kulturze niezwykle silnym nurtem. Punkrockiem. Nie tylko punkrockiem, ale też całą szkołą kina brytyjskiego, nowego kina proletariackiego, które pokazywało z kolei tych cierpiących i słynne górników. Prawda? Właśnie i to mówiąc szczerze jest... Mamy 30 sekund. Odważna i rozważna. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.